Jak nagrywać początki wideo tak, by zasięgi wystrzeliły w kosmos? Cześć, z tej strony Kasper i witam Cię na kanale Viral Zone Marketing na TikToku, gdzie w prosty sposób pokazujemy, jak budować jakościowe zasięgi na platformach krótkich wideo. Aby film na TikToku czy ogólnie na shortach się wybił, Niezbędne jest to, żeby ten film ludzi zaciekawił. Ważne jest, by ktoś obejrzał ten materiał do końca, by najlepiej zostawił jeszcze jakąś interakcję w postaci komentarza czy yy, wejścia na profil i obejrzenia innych filmów. Jednak takiego efektu nie osiągniemy w momencie, kiedy ktoś już na samym starcie naszego filmu przeskroluje nasz materiał. A uwierz mi, nie jest trudno, żeby ktoś przeskrolował Twój materiał, zresztą zobacz sam. W tym materiale dowiesz się jak łapać uwagę w twoich filmach. Jak robić ciekawe początki w materiałach tak, by jak najwięcej osób zatrzymywało się na nich. Dzięki temu wyświetlenia twoich materiałów wystrzelą w kosmos, dlatego zaczynamy. W początku filmu najważniejsze jest to co mówisz i jak mówisz, czyli jakie słowa wypowiadasz i z jaką energią, z jaką dynamiką to wypowiadasz. Ważny jest też obraz, czyli nie tylko to co mówisz i jak mówisz, ale też co ten odbiorca widzi, bo TikTok i ogólnie platformy krótkich wideo to platformy audiowizualne. Dlatego bardzo ważne jest też zaciekawienie obrazem. Ważne jest to, żeby materiał nie był taki typowy, tylko żeby się czymś wyróżnił, żeby po prostu osoba, która ma ten telefon i scrolluje sobie TikToka, żeby na twoim materiale się zatrzymała, to musi się jakoś wyróżnić, to nie może być takie jak każdy inny materiał. No i też bardzo ważnym elementem jest nagłówek. To też jakby zawsze tam dodaje to, że ktoś widzi materiał, a widzi też nagłówek, o czym ten materiał jest, to też może fajnie łapać uwagę. I teraz rozbijemy sobie te punkty na czynniki pierwsze. To co mówisz i jak mówisz. Od samego początku musisz dynamicznie, z energią, od razu na mega konkrecie rozpocząć odcinek. Przykładowo nie rozpoczynasz filmu mówiąc. W tym materiale dowiesz się, jak zrobić domowego kebaba. Tylko bardziej coś w stylu domowy kebab w 15 minut. Mówisz to z taką dynamiką, od razu jest konkret, od razu wiadomo, o czym jest materiał. Osoba, która jest potencjalnie zainteresowana, zatrzyma się na tym materiale. Od razu jakby jest wiadomo, o czym to będzie. Jest to dynamicznie, szybko, konkretnie przedstawione. Najlepiej jakby był jeszcze jakiś obraz pokazujący jakiegoś kebaba, jakiś licznik, że właśnie to będzie kebab, że właśnie w 15 minut. Jakby od razu po prostu dużo się dzieje. Od razu to łapie. Uwagę. Także dynamika jest niesamowicie ważna, i też dam Ci przykłady później y, tego, jak y, poszczególne osoby robią to znakomicie. A teraz dam Ci parę propozycji tego, co możesz mówić na początku swoich materiałów. Punkt pierwszy to podanie rezultatu, czyli coś w stylu chcesz osiągnąć coś plus podanie problemu. Przykładowo, chcesz przeczytać, bo jesteś zbyt szczupły i chcesz to w końcu zmienić albo. Chcesz za pierwszym razem zdać prawo jazdy albo podanie, że ktoś osiągnie coś, ale bez konieczności czegoś. Chcesz zarabiać pasywnie bez konieczności inwestowania dużej ilości czasu i pieniędzy albo na przykład ktoś osiągnie coś pomimo czegoś, pomimo czegoś, co jest dla tej osoby często niewygodne, dla twojego idealnego odbiorcy. Chcesz zacząć trenować pomimo braku motywacji? Chcesz schudnąć, a bardzo lubisz słodycze? Chcesz w młodym wieku zarabiać duże pieniądze? Chodź za mną! W weekend nawet 800 złotych dziennie potrafi wykręcić mój 16-letni znajomy. Chcesz schudnąć, więc dużo trenujesz? Prawda jest taka, że nie chudniemy od treningu. Możesz też podkreślać problem, czyli to punkt drugi. Męczy cię bałagan w Twoim mieszkaniu? Albo chciałbyś schudnąć, ale w ogóle Ci to nie wychodzi? Albo wkurzacie brudna szyba w samochodzie? Czyli podkreślasz problem... Twojego idealnego odbiorcy. Kurzacie w bity piach w wykładzinę? Pokażę ci, jak pozbyć się tego cholerstwa. Chcesz pozbyć się zgarbionej sylwetki? Kurza cię twoja waga? Bolą cię plecy? Możesz też użyć początków w stylu jak. Czyli jak schudnąć 5 kilo w 3 miesiące. Albo ogólnie wszystko, co ma jak. Poradniki jak też bardzo fajnie chwytają uwagę. Ważne tu jest to, żeby to były tematy, które są po prostu pod twoich idealnych odbiorców ciekawe. Czyli jakby tu już kwestia researchu i tego, że znasz swoich idealnych odbiorców, masz, masz ich określonych i po prostu pod nich dobierasz odpowiednie treści. Wymien jak wyczyścić zamszowe Jordany jedynki? Dzisiaj wam pokażę jak zrobić idealny sos serowy. Jo, jak wyczyścić srebro jak prawdziwy szef tutorial. Wymienianie, punktowanie i naj też jest dobrym sposobem, czyli na przykład trzy sposoby na, pięć metod dzięki którym Zrobisz coś, osiągniesz coś. Pięć najlepszych miejsc w Europie, albo najlepsze techniki na zwiększenie zasięgów, albo najlepszy sposób na schudnięcie 5 kg. Przykładowo, takie coś też bardzo fajnie chwyta. Trzy sposoby, żeby zarobić jakieś pieniądze, biedakom Najlepsze miejsce do podróżowania, kiedy jesteś młody i spukany. Trzy najważniejsze porady do egzaminu smoklasisty Później kolejna rzecz to podawanie statystyk oraz liczb, czyli na przykład 95% ludzi coś tam, albo 8 na 10 przedsiębiorców ma ten problem. Podanie od razu na przykład jakichś liczb, typu 10 tysięcy złotych miesięcznie, tyle zarabia programista w 2023 roku. I jakby takie, tego typu po podawanie liczb, jakichś statystyk też świetnie działa. Ludzi to bardzo przyciąga. 100% źle myjesz auto na mini bez dotykowej. Na 99% nie wiesz tego o Messi i Ronaldo. 90% ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na tę zagadkę. Przedstawienie korzyści i czasu. I tutaj ważne jest to, żeby to było dokładnie. Bo jak jest dokładnie, to ludzi tym bardziej to chwyta. Bo ciekawi ich też, skąd tak dokładna liczba się bierze. Czyli przykładowo, schudniesz 9 kilo. Półtora miesiąca, albo na przykład schudniesz 9 kg w 43 dni, albo zarobisz 15 320 zł w 8 dni. Oczywiście, jeżeli faktycznie tak jest, ale ogólnie tego typu początki bardzo fajnie działają i bardzo fajnie konwerdują. No i możesz jakby coś z tego, co tutaj teraz wymieniłem, po prostu zastosować u siebie, przełożyć to po prostu na swoją niszę, na swoją tematykę. Punkt drugi, czyli to, co pokazujesz, czyli obraz, tło, ogólnie. Przyciąganie widza obrazem, czyli nie musisz przyciągać go tylko tym, co mówisz i jak mówisz, z jaką energią, ale możesz też obrazem, możesz pokazać jakiś nietypowy obraz. Na przykład, jak nagrywasz z kimś. Przykładowo z jakimś influencerem, który jest mega znany w Twojej branży, no to pokazujesz najpierw jego, a później dopiero siebie, i później ogólnie coś tam, co się dzieje. Jak na przykład nagrywasz w Lamborghini, no to pierwsze poka pokaż to Lamborghini, bo to po prostu bardziej przyciąga uwagę. Gdy na przykład nagrywasz siebie, ale masz jakiś nietypowy przedmiot duży w ręce, no to lepiej pokazać najpierw ten przedmiot, niż siebie samego bez tego przedmiotu. Zawsze staraj się po prostu dać jakiś fajny kadr, jakiś fajny obrazek, może przyciągnąć właśnie, Jakimś po prostu obrazkiem, który jest nad tobą. Zaraz zobaczysz więcej przykładów yy, z przyciągania, właśnie, obrazem. Ale musisz po prostu też dbać o to, żeby na początku filmu przyciągnąć obrazem, a nie tylko tym, co mówisz, jak mówisz, ale też właśnie ten obraz. To jest cud i jest on bardzo ciekawym metalem. Jakich długopisów nie używać do podpisywania ważnych dokumentów? W Stanach Zjednoczonych szerzy się plaga żab, w którym wyrastają dodatkowe, zdeformowane nogi. Punkt trzeci. Nie musi być typowo. Im bardziej tak naprawdę nietypowo, tym lepiej. Czyli, jak nagrywasz jakiś poradnik, to nie musisz za każdym razem mówić początku w stylu jak, zrobić coś tam. Tylko możesz na przykład na początku zrobić jakąś reakcję, zaśmiać się, nie wiem, po prostu zrobić coś nietypowego. Tutaj dam ci przykład, bo to po prostu jest nietypowe i to jak ktoś skroluje sobie materiały na TikToku, skroluje sobie filmy. I zobaczy coś takiego, to jest dużo większa szansa, że to go przyciągnie bardziej niż taki typowy materiał, jak coś tam zrobić. Oczywiście, takie też fajne działają, ale w momencie, kiedy masz yy... Potencjał w swoim materiale na to, by nagrać coś takiego nietypowego, to warto to zrobić. A, kurwa, ale parzy! Pod żadnym pozorem nie myj na bezdotykowej, rozgrzanego auta. I ostatnia czwarta rzecz, czyli nagłówek. On też fajnie chwyta uwagę, najlepiej jak w ogóle jest taki odklejony od tego, co ty mówisz. Yy, on ma po prostu jeden cel. Ma sprawić, że jak ktoś przeczyta ten nagłówek, no to po prostu go to zatrzyma, bo będzie ciekaw, co dalej będzie w tym materiale, czyli można to porównać trochę do tego, jak działają miniatury na YouTube. Czyli jest, to prawda, opis, i opis można porównać do tego, co ty mówisz w filmie. A nagłówek to jest ten napis, który jest jakby tą miniaturą, który ma przyciągnąć uwagę widza. To jest jedyny cel tego nagłówka. No, a ewentualnie drugi cel tego nagłówka to po prostu szersze wytłumaczenie osobom, o czym będzie materiał, ale ogólnie zamysł tego jest taki, żeby po prostu łapać tym uwagę. Dlatego też warto to zastosować, i tutaj daję parę przykładów. Jeśli tak zapniesz pasy, prawdopodobnie nie przeżyjesz wypadku. I nawet jak mówisz, czemu ja ciągle o nim myślę, czemu ja to robię? Powiem ci czemu. Nagłówek to jest taki jakby drugi tekst, który ma złapać uwagę. Czyli pierwszy ten tekst to jest to, co mówisz, a drugi nagłówek to jest jakby taka druga szansa na złapanie. Uwagi. Warto to brać pod uwagę. Także to by było tyle. Takie najprostsze rady odnośnie łapania uwagi. To jest naprawdę prosty proces, tylko wymaga po prostu tego, żebyśmy nie próbowali na siłę robić nie wiadomo jak wydłużonych początków. Tylko to ma jeden cel po prostu: złapać uwagę widza. Na tym polega cały początek materiałów na TikToku i ogólnie shortach. I to, co ja polecam Tobie zrobić, to zrobić dobry research i wejść po prostu na aplikację TikToka i poskrolować sobie przez jakiś czas filmy z intencją taką, żeby zapisywać te filmy, które fajne mają początki, fajnie łapią uwagę. Robisz sobie taką listę, a następnie patrzysz, co ty możesz zastosować u siebie w swojej branży. Przykłady, które ja podałem, mogą być spoko dla ciebie, ale mogą też być takie, których ty po prostu nie będziesz w stanie wykorzystać. I teraz każdy przypadek jest indywidualny, dlatego warto mimo wszystko jeszcze wejść sobie na tego TikToka, zobaczyć różne przykłady, zainspirować się najlepszymi, które ty możesz zastosować i wdrożyć je u siebie. Jeżeli zrobisz robisz dobrze research i faktycznie wdrożysz najlepsze możliwe początki materiałów, to gwarantuje ci, że twoje zasięgi wystrzelą w kosmos i ogólnie wtedy dużo przyjemniej będzie się robiło też takie treściwe, fajne materiały, bo ludzie po prostu będą je oglądać. Po co my mamy starać się robić niesamowite materiały, bardzo merytoryczne, dynamiczne, żeby były fajne, fajnie się, żeby się fajnie oglądało w momencie, kiedy ktoś weźmie i przeskroluje od razu, od razu nas, nasz materiał. No jest to wtedy bez sensu, dlatego potraktuj to bardzo poważnie to, żeby zwracać uwagę na te początki Twoich materiałów. No i co? Twoje, twoim zadaniem jest to, żeby to poprawić, żeby zrobić swój własny research. No i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki Ci wielkie za obejrzenie. Jak masz jakieś pytania, napisz je w komentarzu. I jak masz jakieś fajne przykłady początków, które świetnie łapią uwagę, również możesz je wkleić, żeby inni też zobaczyli. Dzięki Ci wielkie raz jeszcze za obejrzenie tego materiału do końca. Nie zapomnij o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!